Euro dolar wraca w okolice 1,1150. Według nas cały czas jest to konsekwencja gołębich środowych minut. Rynek natomiast był w lekkim zawieszeniu ze względu na cały czas dominującą na starym kontynencie kwestię Grecji. Natomiast w nocy pojawiło się kilka bardziej pozytywnych informacji. Nie był to przełom, natomiast na szczycie poświęconym Partnerstwu Wschodniemu odbyły się, tak jak zresztą informowaliśmy wcześniej, rozmowy pomiędzy Merkel, Tsiprasem i Hollande. Podobno sam klimat tych rozmów był pozytywny, także taki niewielki progres w kwestii pomocy Grecji pojawił się. To pozwoliło na lekką poprawę sytuacji na wspólnej walucie. Również sytuacji na wspólnej walucie poprawiła publikacja indeksu IFO, czyli ankiet 7 tysięcy niemieckich przedsiębiorców. Dane były lekko powyżej prognoz, no i zapowiadają cały czas stosunkowo dobrą kondycję gospodarki naszego zachodniego sąsiada. Złoty natomiast pozostaje cały czas pod presją danych, środowych danych z polskiej gospodarki, słabsza sprzedaż detaliczna czy produkcja przemysłowa. Natomiast w grze również w pewnym sensie są wybory prezydenckie. Ja jednak nie spodziewałbym się, żeby te wybory prezydenckie przyczyniły się do jakiegoś przedłużającego się trendu osłabienia złotego, czy też wywołały jakąś wielką jego aprecjację w przypadku wygranej obecnego prezydenta Komorowskiego. Rynek raczej w bardzo krótkim terminie będzie rozważał konsekwencje tego wyboru i dopiero przed jesiennym głosowaniem do Sejmu czy do Senatu, wtedy dopiero możemy zobaczyć kilka tygodni przed tym głosowaniem jakąś poważniejszą grę, zwłaszcza jeżeli wynik głosowania będzie niejasny, no i na przykład pojawią się problemy z utworzeniem koalicji. Także po wyborach niedzielnych rynek skupi ponownie się na tych sprawach globalnych, na danych z kraju, na danych ze strefy euro, na sytuacji związanej z Grecją, no i oczywiście na perspektywach podniesienia stóp procentowych za oceanem.